Dzisiaj robimy hamulec do elektrowni wiatrowej. Jak zahamować elektrownię wiatrową, kiedy już akumulatory mamy w zupełności naładowane i nie odbierają nam prądu? I co dalej? Sterowniki, najprostsze sterowniki do elektrowni wiatrowych robią właśnie to, bo sterownik do fotowoltaiki po prostu odpina fotowoltaikę i zostawia akumulatory po prostu niepodłączone. Kiedy zrobimy to samo w elektrowni wiatrowej, no to ona będzie się po prostu kręcić. Niektórym to przeszkadza, są przesądy, że może to zniszczyć elektrownię wiatrową. Z różnych powodów czasami chcemy tą elektrownię zatrzymać. No i jak to zrobić? Możemy to robić mechanicznie i to są ciężkie, psujące się i bardzo podrażające rozwiązania, ale możemy to zrobić sprytnie, elektrycznie, czysto i bardzo łatwo. I ty też możesz to zrobić, nie musisz płacić za te rozwiązania. 99% elektrowni wiatrowych to są prądnice trójfazowe, nieprostowane u góry. Ja wiem, był moment, kiedy Amerykanie postanowili, że dają diody prostownicze na górze, no ale Amerykanie wpadają na różne bardzo dziwne pomysły typu wojna w Iraku i tak dalej, więc jakby nie można od nich za wiele wymagać. Schodzimy trzema fazami z elektrowni wiatrowej. Wchodzimy na prostownik, dajemy to na sterownik grzałek, albo dajemy to na sterownik ładowania akumulatorów, albo po prostu wpychamy to do inwertera, który już załatwia nam wszystko. Ale w momencie, kiedy chcemy tą elektrownię zahamować, to co my robimy? Mamy trzy fazy w tak zwanej topologii delty. Nie? Wszyscy uwielbiają używać żargonu. To powiedzmy to po prostu i normalnie dla normalnego człowieka. W układzie trójkąta. W układzie trójkąta, czyli mamy trzy kabelki i nie mamy kabelka i zero, kabelka i zero, kabelka i zero, tak jak się wydaje człowiekowi, który tak przychodzi z ulicy, że tak być powinno, że każda faza to jest kabelek gorący i zero. Otóż mamy tutaj trzy kabelki, z których każdy jednocześnie jest fazą i jednocześnie jest zerem, korzystając z tego, że jak ta prądnica się kręci, to nie na wszystkich trzech jednocześnie produkuje prąd. Więc mamy kabelek A, mamy kabelek B i mamy kabelek C. I prąd nam płynie pomiędzy kabelkiem A i B, pomiędzy kabelkiem B i C oraz między kabelkiem C i A. I w ten sposób mamy trzy fazy. Ha, ha, jak sprytnie. W związku z tym, że mamy trzy fazy, potrzebujemy ilu rozłączników? No właśnie, dwóch. Bo jak zabierzemy te dwa kabelki, czyli je rozłączymy, no to ten trzeci nie puści nam prądu nigdzie, bo nie ma do kogo. Koledzy, on nie ma do kogo puścić prądu. Więc potrzebujemy dwóch esek, dwóch rozłączników, zblokowanych najchętniej, tak żeby jednocześnie obciążyć wszystkie fazy elektrowni wiatrowej, na amperaż większy, równy amperażowi maksymalnemu naszej elektrowni. Co to znaczy, co ja znowu powiedziałem, czy ja znowu nie użyłem żargonu. Czyli jeżeli nasza elektrownia jest 48V, 1kW, no to 50V razy ile, żeby było 1000W? No, 1000 dzielimy przez 50, to nam zostaje 20 amper, tak? 20 amper, ale 20 amper dzielimy przez 3, bo my te 20 amper mamy już po wyprostowaniu na 50V. Natomiast tutaj dzielimy to przez 3, a tak naprawdę dzielimy przez 2. Dlaczego przez 2? Bo będziemy mieli troszeczkę niższe napięcie międzyfazowo, czyli będziemy mieli troszeczkę wyższy prąd międzyfazowo. Czyli przyjmijmy, że dla bezpieczeństwa, że to są przynajmniej 10-amperowe rozłączniki. Najpopularniejsze są 16-amperowe, więc kupujemy i się nie przejmujemy. I już, mamy sprawę załatwioną. I co dalej? I dalej zaczyna się zabawa, bo możemy kupić grzałkę trójfazową i w tym momencie sprawa jest skończona, załatwiona. Zaraz porozmawiamy o tym, o jakim oporze ta grzałka trójfazowa. Ale możemy stwierdzić, że w zasadzie to my tej grzałki i tak do grzania za bardzo nie użyjemy, tylko użyjemy jej do hamowania. W związku z tym możemy chcieć użyć tam rozwiązania jak najtańszego, czyli pojedynczej grzałki, czy pojedynczego, nazwijmy to, rezystora. Każda grzałka to jest po prostu opornik z dobrą możliwością oddawania ciepła. I tyle. To jest tylko i wyłącznie opornik. Więc są ludzie, którzy płacą za oporniki hamujące do elektrowni wiatrowych po kilkaset złotych za sztukę, gdzie równie dobrze mogliby użyć grzałek. Jeżeli użyjemy
za tym naszym przełącznikiem dodatkowego mostka, który kosztuje 3,50, czy tam no w tej chwili może i 5 w Polsce, bo podrożało wszystko straszliwie, mostka trójfazowego, no to zamiast trzech faz będziemy mieli na wyjściu plus i minus i możemy użyć pojedynczej grzałki. Teraz przechodzimy do najważniejszej sprawy, czyli jak policzyć tą grzałkę, żeby móc ją na przykład zrobić samemu, gdzie nie, gdzie istnieją jeszcze warsztaty, w których ludzie naprawiają grzałki, to możemy wtedy pójść do takiego warsztatu i taką grzałkę sobie zamówić. W ogóle może mamy kogoś znajomego, u kogo możemy taką grzałkę zamówić, a może na przykład chcemy zbudować sobie taką grzałkę powietrzną na przykład sami, bo w ogóle nie chcemy jej wkładać do grzejnika. Otóż, tak jak już rozmawialiśmy, grzałka to jest rezystor. Więc tak naprawdę, to ona ma tylko jeden parametr. Opór. A ten opór, jak wiemy z prawa Ohma, równa się napięcie na tym, zmiana napięcia, tak? Na tym oporze dzielona przez prąd, który przez ten opór płynie. No i co nam to daje? Otóż możemy, wiedząc jakie napięcie daje nam nasza elektrownia i jaką chcemy uzyskać moc na tej grzałce, możemy tą grzałkę po prostu policzyć po to, żeby móc ją zbudować sami. Czyli posługując się tutaj prawem Ohma, wyprowadzamy to do naszego oporu. Jeżeli chcemy mieć grzałkę dla 48-woltowej elektrowni. Jeżeli elektrownia jest 48-woltowa, to znaczy, że ona musi przynajmniej uzyskiwać 60 V pod obciążeniem, tak? Bo napięcie ładowania jest 56,6, to tak bardzo ostrożnie, a w rzeczywistości potrzebujemy więcej, bo na samym mostku tracimy 0,7 V. Czyli musimy mieć po wyprostowaniu możliwość tego, że to będzie 59 do 60 V, no bo straty na przewodach, straty na złączach, możliwość odsiarczenia akumulatorów raz na jakiś czas, jeżeli używamy akumulatorów kwasowych. Co oznacza, że ja namawiam do budowania dla 48-woltowych systemów do budowania grzałki na 70 V. Dlaczego? Dlatego, że nasza elektrownia w momencie, kiedy my ją chcemy zahamować, ona ma zmagazynowaną energię mechaniczną. Czyli tak jak jest kołem zamachowym. Tak jak pojawiło się 1000 filmów na YouTubie, gdzie cwani, mocno opaleni panowie usiłują cię oszukać za pomocą użycia koła zamachowego pomiędzy silnikiem a alternatorem, twierdząc, że to jest wieczna produkcja energii, co jest totalną bzdurą. Po prostu silnik najpierw napędza to koło zapasowe, a potem alternator odbiera energię z tego koła zapasowego, z tego koła zamachowego. I tyle. I już, i cała sprawa rozwiązana. No ale wracając do naszej elektrowni, jak to się ma do naszej elektrowni? Te długie śmigła, no ważące jednak po kilka kilo, albo przynajmniej po kilkaset gram, ten dosyć ciężki rotor z naklejonymi magnesami, to wszystko ma znaczącą energię mechaniczną. Jeżeli my będziemy próbowali to w tym ułamku sekundy zatrzymać natychmiast, to pojawią nam się prądy uderzeniowe, które spowodują przyspieszone zużycie szczotek na obrotnicy, które mogą spowodować na przykład też problemy z przebiciem diod na mostku albo rozpięciem się esek albo czymkolwiek. Więc elektrownię wiatrową hamujemy dla właśnie 70 V napięcia. I co to oznacza? Że jeżeli mamy 1 kW elektrowni wiatrowej, to jaką chcemy użyć grzałkę, żeby mieć pewność, że na silnym wietrze tą elektrownię zahamujemy, tę elektrownię? No powiedzmy, że 1500 W to oznacza, że co by się nie działo, to tam najwyżej będzie tak powoli obracała, jak na zwolnionym wręcz filmie, 3-4 obroty na minutę. Więc 1500 W to się równa 70 V razy prąd. No bo najpierw chcemy policzyć prąd. Skąd my ten prąd znamy? No z tego właśnie rozwiązania. To się równa 1500
dzielone na 70, no to będzie 20 z kawałkiem. Przyjmijmy, że to będzie 20 amper. No i co nam to da? No wiemy, ile amper potrzebujemy. Aha, no właśnie. No i teraz podstawmy to do równania prawa Ohma, czyli opór grzałki to się równa napięcie, spadek napięcia na tej grzałce, czyli całe napięcie, które tam przykładamy, dzielone przez prąd, który tam płynie. To się równa 70 dzielone przez 20, zera skracamy, 7 przez 2, tak, 3,5. Czyli już wiemy, że jeżeli użyjemy jednofazowej grzałki za mostkiem, potrzebujemy 3,5 ohma. Jak to policzyć dla innych napięć? Po prostu podstawiamy do tych samych wzorów. Wyliczamy najpierw prąd, po czym wyliczamy opór. I już. No a teraz, jeżeli chcemy użyć grzałki trójfazowej, no to przyjmijmy, że na jednej grzałka trójfazowa to jest nic innego jak trzy grzałki we wspólnej obudowie, czy tam na wspólnym kołnierzu, bo one zazwyczaj są w różnych w oddzielnych tych obudowach oddających ciepło. To oznacza, że pojedyncza grzałka ma dać nam 500 W. Jeżeli pojedyncza grzałka ma dać nam 500 W, to 500 to się równa 70 razy jakiś tam prąd, który to popłynie. Wiemy, że 7 razy 7 to jest 49. Dla uproszczenia rachunku użyjemy, że tam nam popłynie 7 amper. Po prostu. Jeżeli popłynie nam tam 7 amper, to opór grzałki, który nam będzie potrzebny, to jest napięcie dzielone przez prąd. Czyli 70 V dzielone przez 7 amper. 70 przez 7 to jest 10. I już wiemy, że jeżeli chcemy użyć tam grzałki trójfazowej, to każda z tych grzałek musi mieć opór 70 przez 7, czyli 10 ohmów. I tyle. I to już nam pozwoli na przykład kupić sobie kilka metrów, a ile, no to właśnie, to trzeba poznać, jaki jest opór właściwy danego drutu, kupić sobie kilka metrów drutu oporowego i taką grzałkę skonstruować samemu. Nie za 270, jak sprzedają cwaniacy na Allegro, tylko za 10 czy 15 zł. I w zasadzie no to tyle. Mam nadzieję, że w miarę tutaj sprawa została wyjaśniona. A żeby było ciekawiej, to ten hamulec jest naszym własnym wstępem do sterownika elektrowni wiatrowej. Wyobraźcie sobie, że wprowadzając niewiele zmian, bardzo niewiele zmian w tym hamulcu, możemy zbudować z niego sterownik elektrowni wiatrowej. Ale o tym to będziemy rozmawiać w następnym filmiku. Pozdrawiam i to był taki chytry haczyk, żebyście się zasubskrybowali. Na razie.